mieszkańcy Ziemi, mówimy z odległości tysięcy kilometrów od waszej planety. Gdy zaczynałam pisać, fantasy i science fiction uważano za literaturę niskich lotów. Krytycy nie traktowali poważnie ówczesnych, szmatławych publikacji. Ursula musiała się poruszać wśród społecznych uprzedzeń wobec science fiction, fantasy i fantastyki dziecięcej. To był margines literatury. Jak traktować serio coś, co kojarzy się z pojedynkami na blastery? Wiedziałam, że moja praca nie jest gorsza, że ma wartość literacką. Nie ustępujmy, bądźmy buntownikami. Niech science fiction przekracza stare granice i śpieszy obalać nowe. Fantastyka uświadamia ludziom, że istnieją inne sposoby działania i bycia i więcej niż jedna cywilizacja. Kształtuje wyobraźnię. Ursula K. Le Guin, królowa fantasy. Jesteśmy na miejscu. Wejdziesz od zaplecza. Dziękuję, księgarnio Powella. Miło tu wracać. Na tych półkach stoi mnóstwo książek o pisaniu. Są pełne wskazówek, co robić, a czego unikać. Nie będę o tym mówiła, ponieważ odkryłam, że każda opowieść musi tworzyć własne reguły i ich przestrzegać. Ursula miała być pisarką. Musiała pisać. Dla niej na tym polegało życie. Jesienią 1947 roku zaczęłyśmy studia w Radcliffe College. Ursula wyrażała się w sposób bardzo rzeczowy, co w tamtym środowisku było dość rzadkie. Jej przenikliwy umysł trochę przerażał. Dobrze wiedziała, czego chce. Ludzie często pytają, kiedy postanowiłam zostać pisarką. Nigdy. Po prostu pisałam. Taką miałam naturę. Nie uważała się za pisarkę science fiction. Pisała z fantazją o tym, co ją interesowało. W Radcliffe pracowała dla magazynu literackiego, niczego w nim jednak nie publikując. Najważniejsi ówcześni pisarze byli typem macho. Królowała realistyczna, męska proza. Ursula szukała przestrzeni dla siebie. Zamieszkali w Portland. Wiadomo, że przy małych dzieciach trudno zajmować się czymś poza nimi. Ale ona zawsze znajdowała czas na pracę. Z wielką dyscypliną przestrzegała planu dnia. Rano pomagała wyprawić nas z domu, potem pisała, a po południu była gospodynią. Zamykała się w swoim gabinecie. Wiedzieli, że mamie nie przeszkadza się w pracy. Ja też to wiedziałam. Charles i moja matka przeczytali maszynopis. Wysłałam go do wydawnictwa. Został odrzucony. Ileż razy słyszałam, że pisze dobrze, tylko nie wiadomo co. Zaczęłam tracić nadzieję. Czy oszukuję sama siebie? Ale dalej metodycznie wysyłałam teksty.
aż coś wydrukował pośredni magazyn science fiction. Dostałam $30. Dla nas liczył się każdy cent. W fantasy i science fiction zobaczyłam gatunek definiujący moją twórczość, która nigdy nie była realistyczna. Zawsze miała w sobie coś dziwnego. Im więcej sprzedawała, tym więcej pisała. Eksperymentowała z podróżami międzyplanetarnymi i tworzeniem światów. Okazała się w tym świetna. Mój wydawca, Don Walheim z Ace Books, pierwszy zdecydował się na publikację powieści Ursuli. W roku 1966 powiedział mi o nowej autorce, która jego zdaniem jest znakomita. Wręczył mi Świat Rokanona, jej pierwszą książkę. Wczesne prace Ursuli obfitują w szczegóły. Autorka pisze z młodzieńczym temperamentem. Dobra, teraz dodamy kilka latających kotów. Te pierwsze powieści są literaturą przygodową, której akcja rozgrywa się w przestrzeni kosmicznej, ale pojawiają się w nich elementy typowe dla jej późniejszej twórczości. Istoty pozaziemskie, przyszłość i światy alternatywne. To są naprawdę dobrze napisane książki. Pod względem artystycznym rozwijała się błyskawicznie. Napisałam kilka opowiadań o wyspach zamieszkanych przez magów i smoki. W roku 1968 wydawnictwo Parnassus Books zgłosiło chęć wydania powieści dla nastolatków. Wyspy rozrosły się, tworząc cały archipelag. Narysowałam mapę, nazwałam rzeki, góry i miasta, ale nic o nich nie wiedziałam, dopóki nie poszłam tam za moimi postaciami. Głównym bohaterem jest chłopak zwany Krogulcem, bo na jego wezwanie przylatują dzikie sokoły. Naprawdę ma na imię Ged. Płynie na Rok, wyspę mędrców, ukrytą w sercu archipelagu. Młodzieńcy z całego Ziemiomorza uczą się tam magii i czarów. Idea szkoły czarnoksiężników nie była wtedy jeszcze znana. Bez Ziemiomorza nie powstałby po latach Harry Potter. Było pomysłem oryginalnym i najlepszym. Zimą Geda i siedmiu innych chłopców posłano na północny kraniec wyspy Rok, gdzie stoi wieża osobna. Mieszkał w niej samotnie mistrz imion, Kurrem Karmeruk. Siedząc na wysokim krześle, pisał imiona, które trzeba spamiętać, nim o północy atrament zniknie z pergaminu. Mawiał: kto chce być mistrzem morza, musi znać imię każdej kropli morskiej wody. W większości społeczeństw istnieje jakaś forma magii. Jedną z najbardziej rozpowszechnionych jest władza nad rzeczami i ludźmi, którą daje znajomość ich prawdziwych imion. Trudno się temu oprzeć, będąc pisarzem. Używam słów, więc stosuję magię. Stwarzam rzeczy, których nie było, nazywając je. Nazwałam Ziemiomorze. I oto jest. Bawiłam się tą analogią między magiem a artystą. Zakochałem się w czarnoksiężniku z archipelagu. Wierzyłem, że nazywanie rzeczy jest magią.
W Ziemi o Morzu zachwyca mnie to, że najsilniejszą magię tworzy sama materia książki, czyli słowa. Jeśli jesteś biegłym czarnoksiężnikiem, możesz zmienić się w inną istotę, ale uważaj, pozostając nią zbyt długo, już nie wrócisz. W czarnoksiężniku Ged musi odkryć, kim jest, a jest dzieckiem ze wspaniałym darem. Wie, że ma moc, której nie mają inni. Jak każdy młody człowiek, uważa, że nic nie może go zabić ani naprawdę zranić. Wierzy w to do chwili, gdy omal nie ginie przez własną głupotę. To zło wewnętrzne, najgorsza część Geda. Uobecnia zło w jego życiu. Wiele dzieci przeżywa coś takiego. Odkrywają, że nie są tym, za kogo się uważały. Zastanawiają się, kim są i jak być dobrym człowiekiem. Na te proste pytania większość z nas odpowiada przez całe życie. Droga zmienia się. Ledwie ją znajdziesz. Wychowałam się w Berkeley. Ojciec był szefem Wydziału Antropologii Uniwersytetu Kalifornijskiego. Alfred Kroeber tworzył akademicką antropologię u początków naszej uczelni. Ursula, która zatrzymała w nazwisku inicjał od Kroeber, wychowywała się na wydziale. Otaczali mnie antropolodzy i ich naukowe dyskusje. Tworzyli fascynującą mieszankę błyskotliwych umysłów i poglądów. Z pewnością miało to wpływ na moją głowę. Dobry wpływ. Jako najmłodsze dziecko i jedyna dziewczynka w rodzinie, Ursula musiała walczyć o prawo do głosu. Nauczyła się dyskutować i bronić swoich racji, co było chyba niezwykłe dla dziewcząt jej pokolenia. Gdy kończył się rok szkolny i akademicki, pakowaliśmy dobytek i jechaliśmy 100 kilometrów na północ, do Doliny Napa. Dawne rancho ze starym domem miało 16 hektarów. Otaczała je dzika przyroda. To był raj dla introwertyka. Ojciec opowiadał nam indiańskie legendy, czasem na bieżąco tłumacząc z języka, w którym je usłyszał. Latami pieszo i konno przemierzał Kalifornię, by rozmawiać z niedobitkami wymordowanych ludów. Próbował ocalić z ich kultury to, czego jeszcze nie zniszczył biały człowiek. Słuchał, jeśli chcieli mówić, i zapisywał, co mówili. To był najmroczniejszy rozdział w historii wszystkich Indian. Antropolodzy próbowali po swojemu ich ratować. Czuliśmy, że trzeba opisać kultury i języki, które znikną wraz z tym pokoleniem. Kroeber zawsze będzie kojarzony ze słynnym przedstawicielem zdziesiątkowanych ludów Kalifornii, znanym jako Ishi. 14 kwietnia 1914 roku. Gdy w roku 1911 umarł ostatni z jego krewnych, Ishi powędrował na południe, do Oroville. Usłyszeli o nim antropolodzy z San Francisco. Uznali, że jest ostatnim autentycznym Indianinem z Kalifornii. Ishi pochodził z plemienia, które nie zdradza obcym prawdziwych imion. Ojciec zapytał go, jak chce być nazywany. Ishi oznacza człowieka, mężczyznę.
Nigdy się nie dowiemy, jak miał na imię. Już jego i Krobera łączyła trudna przyjaźń. Szanowali się nawzajem, lubili i potrzebowali. Ale w tej relacji był też element zależności i władzy. Ishii zmarł w 1916 roku na gruźlicę. Krober ciężko to przeżył. Nie słyszałam imienia Ishii, gdy byłam mała. Ten rozdział życia ojciec zamknął przed moim narodzeniem. Nagle zaczęły się naciski, by napisał o Ishim, którego znał jak nikt. Ojciec odparł: nie zdołam. Poproście moją żonę. Matka zaczęła pracować nad historią Ishiego. Przeżywała w wyobraźni to, jak po latach straszliwej samotności wszedł w pojedynkę do zupełnie obcego świata. Historii Indian kalifornijskich nigdy nie opowiedziano tak, by choć częściowo ukazać jej ludzki aspekt. Książka matki wielu ludziom, łącznie ze mną, otworzyła oczy na potworną historię podboju Kalifornii przez białego człowieka. Niektórzy szybko dostrzegają niesprawiedliwość i okrucieństwo. Ja potrzebowałam dużo czasu. Długo składałam w całość informacje, które do mnie powoli docierały. Trudno mi było przyznać, że mój naród popełnił coś tak strasznego. Z prawdą, którą poznałam, musiałam sobie jakoś poradzić. Pewnie dlatego przeniosłam ją do powieści. W wielu miejscach na Ziemi toczyła się brutalna walka o władzę i dominację. Znajdowała odbicie w moich książkach. Bardziej jednak interesowało mnie poszukiwanie alternatywy dla przemocy i wyzysku. Taki był cel powstania Ekumeny, pokojowego konsorcjum światów. Dzięki niej mogłam rozsyłać inteligentnych ludzi po całym uniwersum, by dokonywali ciekawych odkryć. Pangalaktyczny Związek Światów jest wspaniałym wkładem Ursuli do literatury science fiction. Ekumena to ogromne laboratorium, w którym pisarka prowadzi własne eksperymenty myślowe nad istotami ludzkimi i ich interakcjami. Co się stanie, jeśli w tym świecie zmienimy jakiś drobiazg? W latach 60. napisałam książkę Lewa ręka ciemności. Zastanawiając się nad różnicą między mężczyzną a kobietą, wymyśliłam rasę ludzi, którzy są pozbawionymi libido hermafrodytami. Raz w miesiącu stają się aktywni seksualnie jako mężczyzna lub kobieta, co nie jest z góry określone. W ciągu swojego życia mogą zostać ojcem, urodzić dziecko i mieć różnego rodzaju kochanków. W lewej ręce ciemności na planetę Zima dociera Genli, pierwszy wysłannik Ekumeny. W tym skutym lodem świecie bezpłciowych ludzi zostaje on uwikłany w sieć politycznych intryg. Musi uciekać, a towarzyszy mu mieszkaniec Zimy imieniem Estraven, który został jego sprzymierzeńcem. Podczas długiej wędrówki po lodzie pokonują też dystans między sobą, jako przedstawiciele różnych podgatunków Homo sapiens. W sumie nie wydaje się większą seksualną osobliwością ode mnie. Na tym lodzie każdy jest wyjątkowy, pojedynczy. Obaj zostaliśmy odcięci od swoich społeczeństw i reguł. Ich podróż odbywa się w przestrzeni geograficznej, ale też w głąb ludzkich relacji i współpracy.
Tuż po publikacji Lewą rękę ciemności uważano za powieść, która wiele zmienia i jest zupełnie inna od wszystkich wydanych dotąd książek. Dziś kwestionowanie i płynność płci budzi znacznie większe zainteresowanie. Trudno sobie wyobrazić, jak niezwykły wydawał się ten temat, gdy poruszyła go Le Guin. Lewą rękę ciemności uznano za powieść feministyczną i na pewno w tamtym czasie nią była. Ale feministyczne kręgi fantastyki zarzucały autorce, że nie poszła dalej. Każdego, kto nie zmienia płci, określa zaimkiem on. Wywołało to krytykę. Dlaczego trzeba zakładać, że bohaterowie są rodzaju męskiego? Czy Lewa ręka ciemności, napisana dzisiaj, byłaby taka sama jak powieść, którą czytałem w roku 1971? Z pewnością nie. Zmieniła się autorka i zmienił się świat. Początkowo próbowałam się bronić, ale doszłam do wniosku, że krytyka jest słuszna. Zaczęłam się zastanawiać, jak pisać o równości płci. Moja praca nie polega na dostarczaniu odpowiedzi. Otwieram drzwi i okna. Skąd mam wiedzieć, kto wejdzie tymi drzwiami i co zobaczycie za oknem? Ursula Le Guin nie daje odpowiedzi, lecz stawia znakomite pytania. Zaczynamy? Jest takie opowiadanie Ursuli, Ci, którzy odchodzą z Omelas. Zaczyna się jak myślowy eksperyment. Autorka opisuje wyimaginowane miasto. Zaprasza czytelnika i jego wyobraźnię do współpracy, by stworzyć obraz najpiękniejszego miejsca, jakie można wymyślić lub zobaczyć. Przez kilka stron razem z nią tworzymy Omelas i doświadczamy tego miasta nad miastami, miasta szlachetnych ludzi. A wtedy mówi, to nie wszystko. Gdzieś w tym mieście znajduje się piwnica, w której żyje strasznie dręczone dziecko. Od tego jednego dziecka zależy radość wszystkich ludzi. Dla ich szczęścia musi ono cierpieć, być poniewierane i gnębione. Wszyscy w mieście o tym wiedzą. Zasady są surowe i bezwzględne. Do dziecka nie wolno nawet odezwać się życzliwie. Gdy opuści piwnicę, miasto przestanie istnieć. Ludzie nie są głupi. Ich radość jest prawdziwa, a miasto uczciwe. Ale zależy od cierpienia dziecka. Ich szczęście wynika z czyjegoś nieszczęścia? Tak. Dzięki temu nie potrzebują rządu, instytucji religijnych, prawa, broni, ani wojen. To utopia. Coś w tym rodzaju, ale nie utopia. Opowiadanie na początku zapowiada eksperyment myślowy, a potem łamie serce i zostawia cię w świecie, który się zmienił. Właściwie odczytane, wstrząsa do głębi. Było mi bardzo przykro, że tak źle traktowano dziecko. Ten dylemat moralny jest frapujący, bo nie ma dobrego rozwiązania. Cokolwiek zrobimy, nie będzie moralnie słuszne. Ludzie oglądają dziecko i wracają do swojego życia. Ale niektórzy odchodzą z Omelas. Próbowałbym ratować dziecko. Nie obchodzi mnie, co by się stało z całym miastem. To małe dziecko i ledwie żyje.
Zrobiłbym wszystko, żeby mu pomóc. Sądzę, że zapomniałbym o dziecku. Byłbym jednym z tych, którzy zostają, starają się o nim nie myśleć i żyją szczęśliwie. Odeszłabym. Ci, którzy odchodzą, na pewno wciąż wspominają dziecko. Wiedzą, że już nie przyczyniają się do jego krzywdy. Może tworzą gdzieś swój doskonały dom. W Omelas stawiałam pytanie, dokąd mogą odejść ci, którzy uciekają przed niesprawiedliwością. W powieści Wydziedziczeni chciałam poszukać głębszej odpowiedzi na to pytanie. Pod koniec lat 60. ludzie debatowali, jak ma wyglądać idealne społeczeństwo, nieoparte na ucisku. Rozważania takie doprowadziły mnie do pokojowego anarchizmu. Myśl anarchistyczna należy moim zdaniem do tych radykalnych poglądów, które są bardzo owocne i twórcze. Im więcej czytałam o anarchizmie, tym mocniej sobie uświadamiałam, że jest jedyną ważną teorią polityczną, która nie ma swojej utopii. Napisać ją, to byłoby coś. Zaczęłam sobie wyobrażać, jak funkcjonowałaby naprawdę anarchistyczna zbiorowość. W Wydziedziczonych grupa rewolucjonistów opuszcza kapitalistyczny, podobny do Ziemi świat, by na swoim księżycu tworzyć sprawiedliwe społeczeństwo, wolne od dominacji płci, represyjnej władzy i własności prywatnej. Wydziedziczeni pokazują, jak wyglądałoby życie poza kapitalizmem. Powieść uświadamia nam, że nie żyjemy w jedyny możliwy dla ludzi sposób. Anarchistyczne społeczeństwo nas pociąga, ale szybko dostrzegamy jego wady, które ograniczają wolność jednostki. Każdy aktywista powinien przeczytać tę książkę. Opisuje wszystko, co próbujemy wymyślić. To chaotyczna utopia, w której pokrzywione drzewo człowieczeństwa wciąż jest pokrzywione. Od początku tkwiła w niej zdrada. Żadne społeczeństwo nie może osiągnąć doskonałości i spocząć na laurach. To tak nie działa. Tłem Wydziedziczonych są problemy nierówności, klas i hierarchii. Ale jeśli tylko to cię interesuje, lepiej sięgnij po rozprawę polityczną. Znam wiele książek science fiction, lepszych i gorszych. Nikt nie stosował tej formy tak inteligentnie i umiejętnie jak Ursula. W ciągu kilku lat Ursula wydaje powieść za powieścią, jedną bardziej oryginalną od drugiej. Przesuwa granice science fiction i szturmem podbija tę scenę. Zdobyłam obie nagrody i zyskałam sporo uwagi. Zajmowałam odtąd zupełnie inną pozycję, co było bardzo miłe. Zbliżając się do 40, czułam, że pora, by coś się ruszyło. Przypadek zrządził, że złapałam wiatr w żagle w momencie bardzo ciekawym dla science fiction. Fantastyka naukowa zawsze była dziwną, niejednorodną dziedziną literatury. Jej odłam hard, oparty na wiedzy naukowej, ścierał się z nurtem soft, w którym najważniejsza pozostaje fikcja. W latach 30. i 40. dominowało podejście naukowe. Starsze pokolenie autorów science fiction z Heinleinem i Asimowem głosiło potęgę nauki w czasach, gdy fascynowała niewielu ludzi. Ale pisarze ci słabo rozumieli, jak funkcjonuje kultura poza ich własną, wąską perspektywą białego człowieka, najczęściej naukowca. A potem przyszliśmy my. Byliśmy zarozumiali.
Chcieliśmy dyktować warunki. Gromada młodych radykałów. Byli wśród nich ludzie tacy jak Samuel Delaney, Ursula Le Guin, Joanna Russ, wiele kobiet, wiele osób kolorowych. Poruszali kwestie naukowe i kulturowe, które wcześniej nie należały do tematyki science fiction. W tym okresie zaczęła brać udział w konferencjach na temat science fiction. Okazały się jej żywiołem. Była kimś, kto ma głos, ma wynikającą z tego głosu władzę i ma prawo, by go użyć. Te spotkania były pełne życia. Paliła fajkę. Wydawało mi się to genialne. Otwierano wieczór i zaczynała rozmawiać z innymi pisarzami. Myślę, że powinnam mówić jako pisarka science fiction. Jestem bardzo rzadkim okazem. Mój gatunek uważano zrazu za mitologiczny, jak triple lub jednorożce. W grobowcach Atuanu główna postać jest kobietą, ale nie wydaje się kobietą wyzwoloną. Jako literatura feministyczna, cały cykl o Ziemiomorzu jest kompletną porażką. Na podstawie własnych archetypów i kultury, w której się wychowałam, nie umiałam stworzyć kobiety maga. Może w końcu mi się to uda. Chciałabym. Gdy zaczynałam pisać w latach 40. XX wieku i gdy zaczynałam publikować w latach 60., fantastyka kręciła się wokół mężczyzn. Bohaterami fantasy i science fiction byli mężczyźni. To się wydawało oczywiste. Tak też było w wypadku pierwszej trylogii o Ziemiomorzu. Nawet w grobowcach Atuanu, które mówią o kobietach. Ale jakich? Główną bohaterką jest młoda dziewczyna. Odebrana w dzieciństwie rodzicom, ma służyć wielkim potęgom. Nie pamięta swojego imienia Tenar, które nadała jej matka. Po porwaniu nazwano ją Archa, czyli pożarta. W podgrobiu spotyka Geda. On zna i zwraca dziewczynie jej prawdziwe imię. W ten sposób uwalnia ją od przymusu bycia kapłanką grobowców. Tenar sama powinna mieć taką moc, ale w rzeczywistości jest niczym. Nad niczym nie ma władzy. Światem rządzą mężczyźni, jak zawsze. Świat Ziemiomorza jest zdominowany przez mężczyzn. Nawet smoki są w nim płci męskiej. W pierwszej książce mimochodem wtrąca słynne powiedzenia słaby jak babskie czary oraz złośliwy jak babskie czary. Jako pisarka byłam kobietą, która udaje, że myśli jak mężczyzna. W centrum książki umieściłam niemal wyłącznie mężczyzn. Kobiety spychając na margines i czyniąc je zależnymi od mężczyzn. Zaczęłam pracę nad czwartą książką z tego cyklu, Tehanu. Zupełnie mi nie szła. Potrzebowałam 16 lat, by zrozumieć, dlaczego droga Tenar była taka, nie inna. W tym okresie dużo się wydarzyło w moim życiu i na świecie. W latach 70. odrodził się feminizm.
Nie należałam do ruchu feministycznego. Jako gospodyni domowa i matka trojga dzieci, nie wiodłam życia prawdziwej feministki. Panowało przekonanie, że kobiety powinny się uwolnić od małżeństwa, mężczyzny i macierzyństwa. W żadnym razie nie zamierzałam tego robić. Dopiero gdy poczułam się pewniej w swojej skórze, zaczęłam się bardziej identyfikować z tym ruchem. Da się pisać jedną ręką i wychowywać troje dzieci drugą. Patrzcie na mnie. To kwestia dumy i szacunku do samej siebie. Nowoczesny feminizm uderzył także w literaturę science fiction. Jedni go przyjęli, inni się mu sprzeciwiali. Toczono wielkie dyskusje, czy w science fiction jest miejsce dla kobiet, jako czytelniczek, pisarek i bohaterek. To przypominało odkorkowanie wstrząśniętej butelki szampana. Nastąpiła eksplozja idei i opinii, do tej pory trzymanych w zamknięciu. Moim zdaniem, Ernest Hemingway był niesprawiedliwy i pieprzył głupoty. Musiałam przemyśleć swój stosunek do pisania. Zaczęłam czytać książki innych kobiet. Należało rozważyć w kategoriach płci przywileje, władzę i dominację, czego literatura fantasy do tej pory nie robiła. Przez tyle lat trzymałam Tenar na półce. Teraz byłam gotowa na dalszą opowieść o jej losach. Tak powstała Tehanu. Zmieniłam tylko punkt widzenia. Nagle oglądamy Ziemię-Morze z perspektywy kogoś bezsilnego. Czytając, odkrywasz, że wszystko, co powiedziała w trzech pierwszych tomach, jest prawdą, ale nie całą. Ziemię-Morze traci swoją magię. Staje się miejscem bardziej zimnym, surowym, realistycznym, co odzwierciedla chyba proces dojrzewania człowieka. Le Guin na naszych oczach bada konstrukty płci w Ziemię-Morzu, świecie, który stworzyła. Czujemy, że wzbiera w niej furia z powodu niesprawiedliwości. Pisanie tej książki było ciekawe, choć niełatwe. Myślę, że rozczarowała wielu moich starszych czytelników, zwłaszcza mężczyzn. Odebrali ją jak manifest feministyczny. Poczuli się zdradzeni, bo główny bohater, Ged, stracił moc. A pozbawienie mocy bohatera mężczyzny wydaje się jego degradacją. To była radykalna zmiana w całej mojej twórczości. Przez chwilę myślałam, że odbierze mi głos. Ale gdybym nie nauczyła się pisać jako kobieta, przestałabym pisać w ogóle. Może się uda. Nie wiedziałem, że ojciec jeszcze do niedawna czytał jej rękopisy. Jako pierwszy czytał wszystko, co napisała. Zwykle mówisz, dobre. To właśnie chcę usłyszeć. Podczas ich ożywionych rozmów prosiliśmy, nie kłóćcie się. Odpowiadali, a nie kłótnia, lecz dyskusja. Gdy kończyliśmy odrabiać lekcje i schodziliśmy jeść, siedzieli przy kominku, jak to robią do dziś. Dostaliśmy stypendia Fulbrighta na wyjazd do Francji. I tak się poznaliśmy. Był świetnym kompanem, w dodatku przystojnym. Zakochałam się już na trzecim spotkaniu.
Poznaliśmy się na morzu. Pobraliśmy się w obcym języku. Nic dziwnego, że pieszo przemierzamy kontynent, by odnaleźć się u sekretnych granic. Przynoszę swoje strumienie i mroki złota, a ty głębokie groby i wyspy. Pióro, płatek miki, liść wierzby, które są naszym krajem, tylko naszym. Moja matka zmarła w roku 1980. Wszystkie dzieci były już wtedy na swoim. Nadszedł czas, bym wróciła do domu. Zapragnęłam pisać o tym miejscu, moim miejscu. Ono jedno należy do mnie. Tu jest centrum. Zaczęło się od pomysłu napisania utopii, takiej, która nie byłaby politycznym wzorcem. Utopii ekologicznej. Powiedziała, że w tej wymyślonej krainie chciałaby żyć. Właściwie wraca do świata Indian kalifornijskich. Ale nie czuła się uprawniona do zawłaszczenia ich kultury. Dlatego akcję utworu przeniosła w przyszłość. Jej opus magnum nie należy do łatwych książek. Byłam zaskoczona, że wydawca ją przyjął. Podejmował duże ryzyko, publikując opasłe tomiszcze o nieistniejącym ludzie z zachodniego wybrzeża, z dołączoną muzyką na taśmie. To nie powieść, lecz zbiór ścinków i fragmentów. Ale byłam przekonana, że tak należy napisać tę książkę. Le Guin odważnie eksperymentuje, pokazując różne sposoby myślenia o fikcji, daje wolność innym pisarzom. Mówi, skoro mnie uszło to na sucho, może tobie też się uda. Na przełomie XX i XXI wieku znów ma świetną passę. Co roku wydaje książkę. Wraca do tematyki, którą znamy i kochamy. Obce światy, tożsamość kobiet. Ale wszystko teraz poszarzało, jak nigdy dotąd. Jej późniejsze powieści niepokoją subtelniej. Prawda staje się mętna. A co, jeśli nie jesteś magiem i nie możesz wszystkiego naprawić zaklęciem? Jeśli znasz tylko język kompromisu, chaosu, nieporozumień. Nikt nie poruszał się między gatunkami literackimi tak swobodnie jak Ursula K. Le Guin. Krąg jej czytelników poszerza się. Uznawana jest nie tylko za jedną z najwybitniejszych pisarek science fiction i fantasy, ale za jedną z wielkich pisarek amerykańskich. Gigant literatury wreszcie został doceniony. Mam ogromną przyjemność wręczyć medal za wybitne zasługi dla literatury amerykańskiej Ursuli K. Le Guin. Aż nadto często zdarza się, że bezkompromisowych pisarzy i artystów, którzy długo są marginalizowani, ignorowani, wyśmiewani lub lekceważeni, nagle uznaje się za skarb narodowy. Z dnia na dzień outsiderzy zostają w pełni udomowieni i obłaskawieni. W Le Guin cudowne jest to, że nigdy nie pozwoli na coś takiego. Cieszę się i przyjmuję ten medal w imieniu wszystkich pisarzy długo wykluczanych z literatury.
podobnych do mnie autorów fantasy i science fiction. Gdy odbierała nagrodę uważaną za ukoronowanie kariery i nieoficjalną przepustkę do kanonu literatury, wygłosiła mowę, która była doskonale uprzejmym, lecz miażdżącym atakiem na przemysł wydawniczy. Skrytykowała jego dążenie do zysków kosztem jakości sztuki i estetyki. Książki nie są zwykłym towarem. Chęć zysku często stoi w konflikcie z celami sztuki. Żyjemy w kapitalizmie. Jego władza wydaje się bezdyskusyjna. Tak samo było z boskim prawem królów. Byłem tam, wręczyłem jej medal za zasługi dla literatury, a potem usiadłem i słuchałem, jak rozprawia się z branżą księgarską, przede wszystkim z Amazonem, przed publicznością złożoną z księgarzy. Wielu z nich pracowało dla Amazona i finansowało galę. Bałam się tej przemowy. Nie takich słów oczekiwano od starszej pani z Oregonu. Miałam długą i dobrą karierę w dobrym towarzystwie. U jej kresu naprawdę nie chcę widzieć, jak literatura amerykańska zostaje zdradzona. To wymagało niesłychanej odwagi. Ursula wielokrotnie okazywała ją wcześniej, poruszając tematy, o których głośno się nie mówi. Należy do niewielu w naszym kraju intelektualistów publicznych. Wypowiada się w sprawie wolności artystycznej pisarzy i przeciw władzy, która tłumi otwarte dyskusje. Zawsze broni ludzkiego ducha. Nie podam 10 łatwych kroków do zdobycia sławy i majątku jako pisarz, ponieważ w sztuce nie ma łatwych kroków. Robić coś dobrze uczymy się czasem całe życie. Warto próbować. To wszystko. Wpływ Ursuli K. Le Guin na współczesnych pisarzy jest niezaprzeczalny. W ostatecznym rachunku ma to bez porównania większe znaczenie niż fakt, że autorka nie spotkała się z należytym uznaniem w roku 1975. Na jej książkach wychowali się ludzie, którzy dziś kształtują opinię i zmieniają świat. To znakomita pisarka, która może ci zaoferować coś wspaniałego do czytania, gdy masz lat 10 i gdy masz lat 45. Należy do największych postaci amerykańskiej sceny literackiej XX wieku. Jest takie słynne zdjęcie zatytułowane Wschód Ziemi. Przedstawia błękitną planetę wznoszącą się nad Księżycem. Ursula traktowała science fiction jak fotografię wschodu w Ziemi. Za jej pomocą pokazywała nasz świat z nowej perspektywy. Jeśli jakiś świat da się wymarzyć, może uda się go z marzeń stworzyć. Gdy pójdziemy do doliny, zobaczysz niebieskie wzgórza na lewo i niebieskie wzgórza na prawo, tęcze i winnice pod tęczą. I może powiesz, to tutaj, lecz ja powiem, trochę dalej. Pójdziemy dalej. Zobaczysz dachy miasteczek i zbocza żółte od dzikiego owca. I może powiesz, zostańmy, to tutaj. Lecz ja powiem, jeszcze trochę dalej. Pójdziemy dalej. Usłyszysz przepiórkę przy źródle na górze. Oglądając się, zobaczysz rzekę płynącą wśród dzikich pagórków i zapytasz, czy to nie dolina? Lecz ja powiem tylko, napij się wody ze źródła, odpocznij chwilę. Droga jeszcze daleka, a ja nie mogę iść bez ciebie.
Wersja polska, Platforma Kanal Plus. Tekst Dorota Kulikiewicz. Czytała Renata Dobrowolska-Kryczek.